Jeżeli ktoś ma problem z wyciekiem paliwa z listwy paliwowej, tak zwanego kondensatora wtrysku, który się mieści tutaj między pompą a listwą, jest przewód wysokiego ciśnienia i to właśnie tutaj w listwie ta pompa dąży do tego, żeby było wyrównane stałe ciśnienie. Natomiast tu mamy pomiar ciśnienia na listwie. Jeżeli mamy jakikolwiek wyciek paliwa, to nie będziemy jeździć i nie będziemy obserwować, bo to jest bardzo niebezpieczna sprawa. Pamiętajmy o tym, że tu jest benzyna. A benzyna jest niestety opary. Benzyny są bardzo łatwo zapalne. I w tym przypadku, jeżeli nie ma tutaj żadnego innego elementu, bezpośrednio pod listwą znajdują się wtryskiwacze, cztery, tak jak tutaj widać, jeden, tu jest drugi, tu jest trzeci, tu jest czwarty. Listwa jest montowana na trzech śrubach do głowicy silnika, a tak naprawdę do obudowy rozrządu. No i tutaj mamy zasilanie, a tu mamy pomiar. Jeżeli mamy jakikolwiek wyciek, czy z tego miejsca, czy z tego, czy też z tego, to należy to zweryfikować u mechanika. To nie jest droga sprawa, ale ten wyciek może być związany na przykład z pęknięciem elementu listwy lub pęknięciem uszczelki, która się tutaj znajduje. Najczęściej w dieslach, nie rozbierałem tutaj, w dieslach jest taka podkładka miedziana. I teraz, gdyby ktoś się zdecydował samodzielnie coś takiego robić, to najpierw, zanim zacznie dokręcać, powinien spróbować zluzować taką nakrętkę, czy też tutaj ten czujnik. A dlaczego? No bo tak naprawdę nie wiemy, jakim momentem jest to dokręcone i co jest przyczyną pęknięcia. Jeżeli delikatnie uda nam się odkręcić, to już będziemy mieli jakiś sygnał, że prawdopodobnie jest to niedokręcone właściwie lub jest problem albo z gwintem w listwie, albo problem z gwintem w nakrętce, albo ta nieszczęsna uszczelka. Gdzie wyciek może następować? Może występować tutaj w tym miejscu, to jest, będzie problem z uszczelką, albo nie spotkałem wycieku, jeżeli chodzi o czujnik, ale jeżeli czujnik będzie puszczał, no to wiadomo, styki czujnika, tu może być niebezpieczeństwo wycieku, oraz tutaj, tu gdzie czujnik jest wkręcony. I tu mamy tak rzeczywiście taką... To jest taka jakby przerwa i ten czujnik jest wkręcony tu bezpośrednio w listwę, tu jest bardzo wysokie ciśnienie i on pracuje, współpracuje z listwą pod tym ciśnieniem, trzeba o tym pamiętać. Także jeszcze raz powtarzam, najlepiej zweryfikować to u mechanika, nie bawić się samodzielnie, jeżeli ktoś nie ma doświadczenia z tego typu sprawami. Mechanik po prostu odkręci, zobaczy co trzeba wymienić i czy serwis i włoży właściwe uszczelnienie, bo to jest ważne, to czym to uszczelnimy. To wszystko w komentarzu, który mam dla Was do przekazania. To za poważna rzecz, żeby się bawić samodzielnie. Pozdrawiam.